Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek lub przedpołudnie lub popołudnie, to w zależności od tego, kto o której godzinie to ogląda i tego słucha. Dzisiaj posłuchajcie słów z księgi proroka Micheasza. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodem dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaż nam dziwy. Któryż Bóg poddany, podobny Tobie, który oddalasz nieprawość? Odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego. Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzia. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskowość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Zawsze po tym, jak słyszę prawdę o tym, że Bóg nas kocha, to też dowiadujemy się, że jesteśmy grzesznikami. No i wtedy jest taka konsternacja, takie zmieszanie. Często mamy problem z przyjęciem tej prawdy, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję przebaczenia, że potrzebuję zbawienia. To jest bardzo trudne, żeby przyjąć swoją grzeszność, a jeszcze trudniej jest przyjąć grzeszność innych osób wokół. Na szczęście Pan Bóg przychodzi z przebaczającą miłością. Jeżeli tej miłości doświadczymy, to dostaniemy nowe życie. Bóg jest tym, który nigdy o nas nie zapomina. Mimo naszej grzeszności przyjdzie ze swoim przebaczeniem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.